Audycja Gość Radia 5, pani Agnieszka Peszko, Centrum Edukacji Mundurowej i pan Tomasz Burzyński, zastępca dyrektora Centrum Edukacji Mundurowej. Witam gorąco. Witamy serdecznie. Dzień dobry. W środę, najbliższą środę, Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych na Misjach i Operacjach Wojskowych poza granicami państwa. Taki dzień po raz pierwszy obchodzony będzie w Ełku 21 grudnia. To może na samym początku wyjaśnijmy, dlaczego akurat 21 grudnia? 21 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych na Misjach i Operacjach Wojskowych poza granicami państwa uchwałą ministra obrony narodowej w 2015 roku ze zgodą prezydenta Polski. Stąd też jest to dzień, który został przyjęty jako święto obchodzone rocznie 21 grudnia. Jego zadaniem jest m.in. uświęcić pamięć wszystkich poległych, natomiast data jest nieprzypadkowa, ponieważ 21 grudnia 2011 roku, jednego dnia podczas jednego wybuchu miny ID, zginęło 5 polskich żołnierzy jednocześnie w jednym wozie patrolowym. Miałem zapytać, dlaczego właśnie Ełk, ale no, ta data właśnie jest nieprzypadkowa, bo to żołnierze z naszego regionu. Tak, wszystkich 5 żołnierzy było żołnierzami pochodzącymi z Warmii i Mazur. Są to poniekąd ludzie ze społeczeństwa naszego, stąd też między innymi wybór na organizację takich obchodów regionalnych padł na Ełk, bo Mazury pamiętają o swoich bohaterach. Zawsze pamiętały i pamiętać będą. Mazury pamiętają o swoich bohaterach. 15. Brygada Zmechanizowana imienia Zawiszy Czarnego w Giżycku też pamięta o swoich bohaterach, ale również Polska pamięta o swoich bohaterach, bo uczestnictwo w tych obchodach, w ełckich obchodach, nie tylko żołnierze z Giżycka zapowiedzieli. Tak, uczestnictwo w tych obchodach zapowiedzieli również żołnierze zarówno z Bartoszyc, zarówno z Gołdapi, tam jest pułk przeciwlotniczy, tam jest brygada w Bartoszycach, ale i żołnierze z całej Polski. Przyjeżdżają na to święto weterani z różnego rodzaju formacji, między innymi zapowiedzieli nam się żołnierze, którzy byli na bazie Ariana podczas 9-10 zmiany w Afganistanie. To są żołnierze marynarki wojennej. W związku z tym no, oczekujemy gości tak naprawdę z całej Polski. Ponieważ jest to msza, bo cała uroczystość jest tak naprawdę oprawą mszy polowej, nie oczekujemy potwierdzeń, oczekujemy uczestnictwa. No i zapraszamy wszystkich, oczywiście, którzy chcieliby się pojawić. Oprócz żołnierzy to zapraszani są również policjanci, strażacy, no wszyscy, którzy wyjeżdżają na misję, również personel opieki zdrowotnej. Tak, podczas tych obchodów zapowiedzieli również swoją obecność funkcjonariusze sił policyjnych z Komendy Głównej Policji. Temat został podjęty przez Komendanta Głównego Policji. Chcielibyśmy głośno wspomnieć o tym, że na misjach służą również ludzie, którzy są związani bezpośrednio z bezpieczeństwem publicznym. Tak jak pan wspomniał, i ratownicy, i strażacy, i policjanci, i oni również są gotowi oddać w każdej chwili życie za ojczyznę i za polskie rozkazy, bo jedziemy tam z rozkazu polskiego demokratycznie wybranego rządu i o tym należy pamiętać. I chcielibyśmy uczcić pamięć tych, którzy z tych misji nie wrócili, między innymi również ratowników i policjantów. Czy możemy powiedzieć, ilu od początku wyjazdu na misję żołnierzy straciło życie? Żołnierzy ponad 120, natomiast wspominać podczas całej tej uroczystości będziemy ponad 126 uczestników misji poległych i zmarłych. Wśród nich właśnie będą również i ratownicy, i policjanci, ale również pracownicy cywilni wojska, bo tacy też jeżdżą, inżynierowie, technicy, pielęgniarki. I tacy też narażają życie. Jak najbardziej, jak najbardziej. To zapytam teraz weterana, jakie znaczenie ma właśnie ten dzień, Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych na Misjach i Operacjach Wojskowych poza granicami państwa dla weteranów, dla osób, które tam były, które być może znały tych, którzy oddali swoje życie? Najważniejszy cel to jest, by zawsze pamiętać o przelanej krwi żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, tych wszystkich, którzy zostali wysłani przez nasz kraj, by służyć Polsce na odległych misjach. To jest najważniejszy i pierwszy podstawowy warunek tego święta w tym dniu, ale też, żeby nauczyć następne pokolenia, że jest możliwość uhonorowania w sposób szczególny w tym dniu tych wszystkich, którzy polegli.
Ale też powinniśmy pamiętać o tych wszystkich. My cały czas mówimy o tej pamięci, ale ta pamięć jest bardzo ważna i dla tych żyjących, którzy tam byli, którzy stracili czasami swoich przyjaciół, czasami swoje rodziny, i dla nas wszystkich, bo powinniśmy pamiętać o tych, którzy ryzykują swoje życie w naszej obronie. Najważniejsza jest pamięć, najważniejszy jest szacunek. I to święto, które jest obchodzone 21 grudnia, a którego obchody organizujemy w Ełku, ma jeden zasadniczy cel. Tym celem jest edukacja młodzieży, dzieci, społeczeństwa poprzez okazanie pamięci i szacunku i pokazanie, gdzie jesteśmy, co robimy, po to, żeby przez wiedzę można było otrzymać szacunek, bo jeżeli temat jest pokazany i to realistycznie, to oczekujemy, że weteranów otoczy się szacunkiem przynajmniej takim, jaki mają również w innych krajach. W Polsce się już dużo zmienia na dobre w tej kwestii. Żołnierz, który strzeże naszego bezpieczeństwa, który bierze udział w misjach poza granicami kraju, oczekuje po powrocie przede wszystkim jednej rzeczy – szacunku za dobrze wykonaną pracę i za możliwość zaryzykowania dla tej pracy, dla tej służby, dla tego rządu i dla tego społeczeństwa własnego życia. To może teraz powiedzmy, jaki będzie przebieg uroczystości właśnie 21 grudnia, o której się zaczyna i jakie miejsce? Nasza szkoła słynie z tego, że każde przedsięwzięcie, które jest przez nią organizowane, jest dopięte co do minuty. Jesteśmy w tym, staramy się przynajmniej być w tym bardzo punktualni i odpowiedzialni. Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 14, a kończy się o godzinie 16. Cała uroczystość ma charakter oprawy mszy polowej. Rozpoczynamy poprzez wprowadzenie uczestników mszy do tematu misji poza granicami kraju, do tematu pod hasłem, którego odbywa się owa uroczystość, czyli patrol numer. Ta nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ na misjach biorą udział patrole przeróżnych formacji, mają przeróżne numery i każdy patrol nie wie, kiedy jemu przyjdzie złożyć tą najwyższą ofiarę. Pokażemy, jak wygląda praca na patrolu, w taki sposób, w jaki jest to na dzień dzisiejszy możliwe. Wprowadzimy również w temat dotyczący udziału Polaków na wszystkich misjach, od momentu, kiedy się to rozpoczęło, bo od ponad 50 lat Polska bierze udział w misjach poza granicami kraju na terenie całego globu ziemskiego i warto by było o tym chwilę porozmawiać. Po wprowadzeniu zostanie zaprezentowany interaktywny apel pamięci poległych. Podczas tego apelu rozpocznie się msza polowa, msza, która będzie trwała od 20 do 25 minut. Jest to msza zorganizowana na terenie zielonym, pod namiotami wojskowymi, w oprawie, prawie misyjnej i trwa dokładnie 20-25 minut, bo tyle trwa msza polowa na misjach, zanim będzie miejscem niebezpiecznym dla uczestników mszy. Jest to czas, który potrzebny jest do ustawienia i odpalenia rakiety. Na misjach nie ma niewierzących. Stąd też chcielibyśmy, aby poprzez mszę świętą okazać szacunek, pamięć, ale i połączyć się z rodzinami poległych, kolegami poległych. Po mszy zostanie odpalony ogień pamięci. 5 pochodni ognisk, które są ustawione przez nadleśnictwo Ełk, zostanie podpalonych przez rodziny poległych i uczniów i elewów Centrum Edukacji Mundurowej. Celem uczczenia pamięci 5 poległych żołnierzy 21 grudnia 2011 roku. Na jezioro zostanie wciągnięta tratwa, która będzie podpalona przez kolegów poległych, instruktorów, weteranów Centrum Edukacji Mundurowej. Ta tratwa będzie płonęła na jeziorze. Ona zostanie wciągnięta na taflę jeziora przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zostanie podpalona, wciągnięta. Cel jest jeden, pokazanie słowiańskim zwyczajem, jak się żegna wojowników, bo żołnierze, którzy brali udział na misjach, brali udział w operacjach wojskowych, to bardzo często to już są wojownicy, doświadczeni w boju, którzy wracają tutaj z bagażem ogromnej wiedzy i ogromnej praktyki i chcielibyśmy ich pożegnać tak, jak się żegnało dawniej w Polsce wojowników. Potem następuje wspólne odśpiewanie kolęd, które będą intonowane przez nauczycieli Centrum Edukacji Mundurowej, śpiewane przez uczniów, ale co nas cieszy bardzo, w tę akcję włączyły się również szkoły podstawowe i gimnazjalne i do kolęd dołączą również dzieci ze szkoły podstawowej nr 7 w Ełku.
Podczas śpiewania kolęd po poświęceniu przez dwóch kapelanów opłatków podzielimy się wspólnie wszyscy opłatkiem, również z rodzinami poległych żołnierzy. Na tym uroczystość dobiegnie końca. Chciałbym jeszcze dodać, jeżeli mogę, że ta uroczystość jest wspaniałą, żywą lekcją historii i cel, który sobie też narzuciliśmy, to jest taki cel edukacyjny bardzo, szczególnie, że masowy udział szkół zapewni, że cel ten zostanie osiągnięty.